Halo, halo, hejka, ptasienki, wróciłam, byłam na urlopie w Bułgarii. Czy tam wrócę? Nie, tak średnio mi się podoba Bułgaria, ale podoba mi się ich morze i plaża, bo morze jest bardzo ciepłe i bardzo czyste. My byliśmy teraz we wrześniu, to w ogóle ludzi nie było, dosłownie plaże były puste. Jak ja pływałam w morzu, to nie wiem, może oprócz mnie było z 5-6 osób, więc dla mnie to był raj, bo ja nienawidzę takich mega zaludnionych miejsc. Ale ogólnie kraj jako Bułgaria to taka Polska 25 lat temu. Sporo bezdomnych zwierząt na ulicach, niezadbane miasta, budynki, w których można byłoby spokojnie kręcić jakiś film postapokaliptyczny versus takie super doinwestowane miejsca dla turystów. Tak to mniej więcej wyglądało, ale ja tutaj przychodzę do Was, kochani, z 100 dzieci challenge. I od przyszłego tygodnia będziemy widzieć się zawsze w czwartki, a w poniedziałki i w piątki inne filmy. A tak, ambitnie podchodzę, planuję dodawać 3 filmy w tygodniu, więc obserwujcie mnie, subujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ale ten i kolejny miesiąc będę testowała godziny publikacji, więc filmy będą w różnych godzinach. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o takie ogłoszenia parafialne ptaszynowe. Zapraszam Was do życia Sintry i do naszego 100 dzieci challenge. Sintra ma 24 dzieci już na swoim koncie i właśnie przeżywa wybuch emocji, także się nie przejmujcie tym. Kto to jest? To jest Ricardo, którego poznaliśmy przed chwilą na urlopie i on jest niesamowicie interesującym simem, z którym sobie teraz chcemy zrobić dziecko. Oprócz tego mamy również Patryśkę, Konwalię, jedną z naszych bliźniaczek. Druga to Róża, jakże inna i niestety, ale słuchajcie, chcę Wam coś pokazać odnośnie Róży. Pula genów dla Róży nie była litościwa, bo zostały jej dane jakieś przedziwne brwi i przedziwny profil twarzy. Zobaczcie tylko na te brwi, one są, jakby miała chociaż tak, nie? Ale nie ma. Ona odstrasza przez te brwi wyglądem. Przy okazji pokazuję Wam Bena oraz Barta, naszego dzidziunia przedostatniego. A naszym najmłodszym dzieckiem jest Kira, która ma ojca Japończyka. I przyznam Wam szczerze, że jestem mega ciekawa, jak ona będzie wyglądała. Jak na razie jest jeszcze malutka, a urodziny ma już jutro. A Sintra ma urodziny pojutrze, więc jak najszybciej ona musi zajść w ciążę, aby się nie zestarzała, bo Patryśka urodziła 45 dzieci. Sintra na ten moment ma 25, więc jeszcze ile dzieci przed nami? Sintra może się skupić na Ricardo, ponieważ jedna jej córka opiekuje się najmłodszą Kirą, babcia Patryśka czyta naszemu Bardowi jakąś fajną książeczkę, a Róża gotuje właśnie kolację. Który z naszych domowników jest Waszym ulubionym simem? Jestem ciekawa, czy macie na ten moment jakiegoś swojego faworyta. Wybraliśmy się z nim na randkę i zaraz go poderwiemy, już nam coraz lepiej idzie. Okej, niech mi ktoś powie, że wampiry w Simsach są interesujące. Przecież on wygląda strasznie, ty, jak jakiś troll. Koi to jest tata naszej Kiry. Jest tutaj, będziemy musieli jakąś tą randkę zorganizować, żeby się oni nie spotkali ze sobą. Kolejny Mikołaj, też nasz chłopak, no po prostu, o, i od razu ma pretensje. Zamówiliśmy mu drinka miłości, między nimi naprawdę iskrzy. I oto pierwszy pocałunek. Cały czas nam lecą, słuchajcie, reputacja i dobre relacje z innymi tutaj, ale za to randka jak najbardziej udana. Randka na złoto, kończymy ją zatem i zapraszamy go do siebie, do domu. Stary Mirek umarł. Co? O matko! Ej, on jest ojcem naszych bliźniaczek, ale na szczęście była to śmierć ze starości. Postaraj się o dziecko z simem o imieniu Ricardo. Mamy już ranek, Ricardo do nas przyszedł, od razu przybiegł samego rana sam siebie, ale przy okazji odmówił Barabara. Ej, no może go przetłoczyło to wszystko. Nie, nagle robią jednak to Barabara, ja nie wiem, co tam się stało, o co tam chodzi. Najważniejsze, że się udało, nie? Wow, ona ma na głowie jakieś pręgi, jakaś choroba, nie? No dobra, i tym sposobem prawdopodobnie jest w ciąży, ale jeszcze tego nie sprawdzamy. Chcę, żeby troszeczkę popracowała nad formą, więc każdy Sintrze teraz uprawia jogging. Pija nas odwiedziła. Wow! Ej, słuchajcie, nagle nas rodzina zaczyna odwiedzać. Hej, to ja, George! Pójdziesz ze mną na randkę? Do jakiegoś baru? Na razie dziękujemy, może później. Wow, to całkiem niezłe takie zaproszenie znikąd. Kolejny nasz syn! Oni zdziwieni babcią? Kiedy tu umarłaś? Jarmark się rozpoczął, idźmy kochani na jarmark, ja uwielbiam takie rzeczy, weźmy całą naszą rodzinę. Na tym jarmarku zazwyczaj się dzieją ciekawe rzeczy i można w fajny sposób wygrać. Ojej, patrzcie, co tutaj jest. Daj siłkę. Dawaj buziaka, o, jak słodko. A nasza córka w tym czasie niech zrobi ciasto. Róża w przyszłości chce zostać kucharką, więc niech się dziewczyna wykaże. Ej, daliśmy Różę, bo myślę, że to będzie pasowało do Sintra. Ej, jesteś w ciąży? Nie, tylko głodna, ale wydaje mi się, że w ciąży też jest, ponieważ mam dłości. O O Boże, właśnie zwymiotowała sobie na buty, czy wy to widzieliście? To było straszne. Nasza rodzina się bawi na festiwalu, a Sintra twardo biega. Przekazujemy zgłoszenie. Zrobiła placek bananowy. Tutaj mamy mięsną zapiekankę i tu nawet nie jest ciasto, oraz zapiekankę pasterską. No jestem ciekawa, kto wygra. Aha, poznikały właśnie stragany. Ale czekajcie, coś zdobyliśmy chyba w takim razie. Nagroda w jarmarku, czyli za róże dostaliśmy wstążkę. Gratulacje, twoja roślina zajęła pierwsze miejsce w konkursie na jarmarku. Dobra, jest w ciąży, niestety, zobaczcie. Znaczy, niestety, bardzo się cieszę, ale już chyba to jest odkryte, tak? Już ćwiczyć nie będzie mogła, ale to nic. Czas dorastać teraz Kirę, więc czas na niemowlaka, najbardziej przerąbaną grupę wiekową. Będzie ostrożna. Jaką ma chustkę na głowie, ej, słodziak totalny, ale chyba... Jezu, jakieś liczne oczęta. Będzie bardziej podobna do taty, bo tata miał, ma brązowe oczy. Tak, jest do taty podobna, ma nawet czarne włoski. Wiecie co? Ja tak sobie gram tutaj i w tym domu nic za bardzo nie działa. Wiecie co ja zauważyłam, kochani? Że nie działa nam wiele rzeczy w naszym domu, na przykład służba nie przychodzi, rozmowy się czasami zacinają i ja tak od dłuższego czasu czułam, że potrzebujemy jakiejś dużej zmiany. Mamy odłożone dosyć sporo, bo 40 000 simolonów. Dobra, odbierzmy teraz pocztę. Sintrę też od tego już boli głowa. O, dostaliśmy bardzo dużo rzeczy, posprzedajmy to wszystko. Zobaczmy, co mamy jeszcze w ekwipunku rodziny. Oj, trochę rzeczy mamy. Wiem, że dla was to jest wielki szok. Dla mnie trochę też, nadal do mnie nie dociera to co ja robię, ale pakujemy swoje rzeczy, pakujemy manatki i burzę powoli cały nasz dom, bo chcę zacząć jakby od zera. Ten dom jest zbyt skomplikowany, ma za dużo rzeczy w sobie. Zabieram tylko te najważniejsze pamiątki rodzinne, czyli najważniejsze rzeczy mamy w ekwipunku. 200 000 na koncie i teraz, kochani, ja specjalnie wybrałam właśnie tą okolicę z racji tego, że tu były najlepsze szkoły. Ale biorąc pod uwagę, że nasze dzieci chodziły do tych najlepszych szkół, to za dużo nam to nie dało, a bardzo mnie wkurzało to, że obcy simowie co chwilę przychodzili do naszego domu, przychodzili przez niego, wchodzili bez pytania i ogólnie to był, ten dom nie miał tej duszy. Mimo wszystko się tutaj nie zadomowiliśmy i co jakiś czas dostawałam takie komentarze, więc stwierdzam, że wyprowadzamy się, zostawiamy to wszystko, wyprowadzamy się całą rodziną na wieś. Dzięki za efekty dźwiękowe, jesteś kochany. Nie mam zamiaru cię umoralniać, ale podobno nie umiesz dochować wierności, lepiej gdyby wieści o twoich romansach nie przeniosły się do opinii publicznej. Sorry, w ogóle kim ty jesteś? Wow. Widocznie bardzo dobrze, że się przeprowadzamy, bo jeszcze dosięgły nas jakieś plotki ohydłe, oczywiście pomówienia, więc to nie jest prawda. Przenieś rodzinę. Wsi spokojna, wsi wesoła, ale nie tutaj, tylko idziemy do kasztanowego grzbietu. Myślę, że ta miejscowość będzie najbardziej odpowiednia dla nas. Ta działka będzie idealna, właśnie ciągnie mnie do tej działki, zniwelujmy ją. Dzień dobry wszystkim w nowym domu. Ej, tu jest przepięknie, ja się zakochałam ogólnie w tej miejscowości. Działka jest przeurocza, mamy sąsiadów, bardziej się zintegrujemy z mieszkańcami, bo mieszkając tam, to nikt się, z nikim się właściwie z okolicy nie znaliśmy i chcę to zmienić. Ej, wszyscy są bardzo podekscytowani, zobaczcie na nich, są szczęśliwi, przytulają się, dziewczyny są podekscytowane również. Ej, nie mogę się doczekać, no dobra, ale teraz potrzebujemy domu, żeby gdzieś zamieszkać. I ja jakiś czas temu stworzyłam rancho, które nie jest dokończone i ma sporo miejsca na... To rancho nie jest dokończone i ma ono sporo miejsca na konie, ale no my koni nie będziemy mieli, chyba że pod sam koniec rozgrywki. Chcę mieć jakieś inne zwierzęta, ale wiecie co? To jest bardzo fajny domek z duszą, w takim trochę wiejskim klimacie, gdzie mamy już skończony salon, mamy kuchnię oraz jadalnię i jedną łazienkę, plus dwa puste pokoje, ale oczywiście będziemy mieli jeszcze to do aranżacji dla naszych dzieci. Jak na razie to ja sobie troszeczkę ten domek powiększę, jeżeli chodzi właśnie o pokoje. I póki co dam tutaj najważniejsze rzeczy, czyli łóżko dla Patryśki, domek na drzewie dla naszych dzieci. Tutaj damy stanowisko do pracy, o, ono jest w ogóle zepsute, nawet nie wiedziałam o tym. Jeśli chodzi o stół, to potrzebujemy zdecydowanie więcej miejsca, bo my mamy ogromną rodzinę, więc powiększę trochę tą przestrzeń ze stołem. No i co? Kupię tymczasowo łóżka dla naszych dzieci. A ja myślę, że dla nich to będzie przygoda, że będą spali kilka dni w szopie, no bo to jest ogólnie szopa. No właśnie, ja tutaj muszę zrobić jeszcze wejście, ale póki co ja im po prostu tutaj zrobię taką przestrzeń tymczasową. taką tymczasową przestrzeń. Zanim się urządzimy, to tu będą mieszkały nasze starsze dzieci. Ja jestem jakaś nienormalna, że każę im mieszkać w szopie. Weźcie, napiszcie mi w komentarzu, bo ja sama już zaczynam mieć wątpliwości. No ale kupię im nowy domek dla lalek, więc powinni się cieszyć. Jedno łóżko dla Patryśki i łóżka dla maluszków, ponieważ maluszki będą tymczasowo spały w pokoju z Patryśką i z Sintrą. Tak wygląda całe rancho. Zostało nam bardzo dużo hajsu, widzowie. Bo aż 150 000, więc ja je później dokończę prawdopodobnie na live. Więc ja was może oprowadzę na samym początku. Jak wchodzimy, to mamy dwa pokoje, ten i ten. A po drugiej stronie jest łazienka z wanną i z prysznicem. Potem mamy salon, już w pełni skończony i mi ten salon jak najbardziej wystarczy. I mamy kuchnię, tak wygląda kuchnia. Są schody na górę. No i na górze jest całe poddasze. Nie wiem jeszcze, co zrobię na tym poddaszu. Może wy macie jakiś pomysł, piszcie w komentarzach. Ja się, tak wiecie co, myślałam, żeby zrobić po prostu na poddaszu świątynię dla starszych dzieci, tak jak było w przypadku Patryśki, bo to się spoko się to w sumie sprawdzało. No i jest cała druga połowa domu i ja myślę, że nam wystarczy, bo chcę zrobić o wiele mniejszy dom niż nasz poprzedni, ale żeby on nie był taki rozstrzelony. Chyba przyszli sąsiedzi, tak? Ej, widzowie, przyszli sąsiedzi, my musimy się zaprzyjaźnić z nimi. To jest Dani, bardzo ładne imię, oraz Marisa. Dobra, Sintra, ty musisz wstać. Ja wiem, że ty trochę zmęczona, bo w ciąży, ale wstaję. Boże, Patryśka, serio nawiedzasz misia przy swoim wnuku małym. Byś się ogarnęła. Witamy w naszej okolicy, witam, zapraszamy, chodźcie, chodźcie wszyscy. Hejka Dani, jestem nowa tutaj, właśnie się wprowadziłam z moją rodziną. O, przytuliły się jak słodko. O, od razu jej pokazujesz, że jesteś w ciąży. Okej, my mamy w ogóle ciasto. Możemy ich poczęstować, za 4 godziny się zepsuje, więc akurat. O, i przyszedł jeszcze Roberto. Jakby ktoś nie wiedział, to Roberto jest byłym mężem Agnieszki Sadeckiej. Usiądźcie, to jest moja mama, ona jest duchem, nie przejmujcie się, to normalne. Jesteśmy dość specyficzną rodziną, weźcie sobie serniczka. No i elegancko, siedzą sobie, rozmawiają. Ta kuchnia ma zupełnie inny vibe, bo tamta poprzednia mnie trochę przytłaczała. Fajnie, że udało nam się pogadać. Na sam koniec przyszła jakaś Jupiter i powiedziała, że super było pogadać, ale w sumie my się z nią nawet nie zaprzyjaźniliśmy, bo dopiero co przyszła, przywitaj ją. Witam panią sąsiadkę, przyszła kolejna sąsiadka, a my przewijamy obok dziecko, jakby co to normalne. O, nasz syn wrócił z spotkania dla harcerzy, siema. Ciągle ktoś puka, ile osób do nas przyszło, o Boże, Mikołaj Watore przyszedł, dobra, niech wejdzie. Kilka sąsiadów do nas przyszło i przyznam wam, kochani, że najlepiej to mimo wszystko zaprzyjaźniła się ona. Dobra, papa sąsiedzi, fajnie, że przyszliście nas odwiedzić, było mi mega miło, ale ile ich przyszło, słuchajcie. Okej, siostra ci weszła do kibla. Tak, trauma, zdecydowanie trauma, o nie. Nie można wymazać tego z pamięci. Pierwsza noc przed nami w nowym domu, widzowie. Już nawet zasadziliśmy jakieś kwiatki w ogrodzie. No i Sintra śpi z Patryśką. Dzieci nie śpią, bo są wyspane i się bawią. Niech się uczą. Bartowi jeszcze trochę brakuje do dorośnięcia. Nie wiem, czy zdążymy go dorosnąć przed czasem. Zobaczymy. Dzień dobry, kochani. Witam was z nowej kuchni i zapraszam na śniadanie. Pierwsze śniadanie w nowym domu. Jak fajnie, bardzo się cieszę. Czy nasze dzieci wychodzą ze stodoły? Tak, idą w piżamach i są ogólnie smutni, bo odeszła ciocia Nelia, więc jakąś tam żałobę nasze dzieci mają też, ale dzisiaj idą do szkoły i ja mam wielką nadzieję, że posypią się szóstki. Dobra, idziemy do nowej szkoły na wsi, tym razem nie w mundurkach, tylko mogą chodzić tak jak chcą być ubrane. Powodzenia, mam nadzieję, że to będzie dobry dzień w szkole. Papa Ben, papa Róża, powodzenia w szkole. A w domu trwa nauka. Widać, że Patryśka się denerwuje tą nauką, ale uczy małego Barta. Sintra świetnie się odnajduje w nowym domu i mi się też lepiej tutaj gra, bo wszystkich mam bardziej pod kontrolą i widzę, co każdy robi. Ale chcę wam pokazać to. Nasze nastolatki dzisiaj dorastają, dzisiaj idą dalej. I teraz mam taki challenge. Chcę w końcu, żeby Sintra wbiła aspirację, a żeby to zrobić, to potrzebuję, żeby dziecko jej wzięło ślub. Więc co my robimy? Dorastamy nasze dziewczyny, szukamy im partnerów, a następnie organizujemy dla nich ślub. To jest właśnie to, co musimy zrobić, żeby Sintra w końcu miała spełnioną aspirację. Wow, czy Ben powinien zaprosić koleżankę ze szkoły? No jasne, siema wszystkim. Jest szóstka dla Róży, szóstka dla Konwali, no ale Ben ma piąteczkę. Dzień dobry, witam was kochani. A Ben jaką ładną koleżankę sobie przyprowadził, ulala. Zaczynamy od Konwali, właśnie ona dorośnie jako pierwsza. Nie płacz, zaraz się zakochasz, cicho bądź. takiego najlepszego, jak śpiewa fajnie. Jak były małe, to były mega do siebie podobne, a teraz nie są w ogóle do siebie podobne. Obie mają też inne charaktery. Doskonałe wyniki, Róża. Twoje oceny zrobiły na mnie wrażenie i uważam, że należy ci się przedterminowe ukończenie szkoły. Co to na to? Wow, ona dostała dyplom w trybie przyspieszonym. Jak fajnie. No to Róża, zdmuchuj świeczki. Wszystkiego najlepszego. Jestem ciekawa, czy będzie miała trochę lepsze brwi. Oczywiście ona musi dorosnąć na zewnątrz, nie? Bo ma trudne sprawy. Ojej, patrzcie, kto przyszedł. Florka! Zaproś do środka. Co ci się da? Nie cierpi dzieci! O ja! Ej, no w sumie miała tyle rodzeństwa, którą się musiała opiekować. Ej, wiecie co? Mam wrażenie, że te brwi jej się troszeczkę poprawiły. Czy wy też tak sądzicie? Wzięłam dziewczyny do parku i niestety Róża dostała jakiejś dziwnej wysypki, więc to nie jest najlepszy moment, żeby kogoś poderwała, ale liczę na to, że kogoś poznają. Poproś o zostanie chłopakiem. Okej, ja wiem, że on jest stary, nie? Że dla Róży to on jest jednak za stary, ale to mogą być plusy, bo jej zależy najbardziej na pieniądzach, taką jej wybrałam aspirację. I weźmie sobie takiego starszego faceta, zostawię dla niej spadek i jakoś to będzie. Gorzej miałam z Konwalią, ona zaczepiała kilku chłopów, ale żadny jej nie chciał, więc stwierdziłam, że może powinna zarywać do dziewczyny. I udało nam się to, po prostu mogłam sobie darować od razu podrywy i to w dodatku nasza sąsiadka, więc będziemy ją mieli blisko siebie. Dobra, kazałam dziewczynom działać i tutaj Konwalia podrywa Jupiter. Oświadczamy się, jeżeli przyjmie, od razu robimy wesele, a jeśli nie, no to trudno. Tak, przyjęła, Konwalia będzie miała za chwilę żonę i tak jest! Jakie to słodkie, o matko, o Boże, wskoczyła jej w ramiona. A tutaj będą oświadczyny numer 2, co się dzieje w naszym domu. Róża oświadcza się swojemu seniorowi, mężczyźnie seniorowi. Dobra, jest, ej, dobra, organizujemy ślub, tak się cieszę, tak się cieszę. No i ślicznie, jakże skromnie, ale przy okazji pięknie. Róża sobie taką suknię wybrała na ślub i ja stwierdziłam, że taką zostawiamy. Ogólnie wszyscy bardzo ładnie wyglądają. Nie mogę przestać o tym myśleć i muszę zapytać, chcesz ze mną zamieszkać? Tak, z miłą chęcią. Ej, super, nie? Zamieszkajcie razem, pozbędę się od razu nowej osoby z domu. Dobra, zaczyna się ślub, siedzimy, oglądamy. Biorą go, o jacie, ja nie mogę, ale pięknie. Róża, jestem dumna z ciebie, Sintra pewnie jeszcze bardziej, marzenie się właśnie spełnia, nie? Jak stoi, jak patrzy, mówię, ja sama nie wzięłam ślubu, a moja córka bierze. Dobra, Simowie się zaczynają schodzić. Hurra! Słuchajcie, wzięła ślub, ale fajnie. Jest, osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Sintra dzięki temu za chwilę wbije swoją aspirację. A teraz jej siostra bierze ślub z swoją dziewczyną. Konwalia się ubrała. Kurczę, podoba mi się to. O, przyniosła, słuchajcie, Kirę. Jak słodko. Teraz cała rodzina patrzy na to. Nawet nasze wampirki przyszły. Bracia, pamiętacie ich? Connor i Cyprian. Wow, ej, Kira nauczyła się siadania. Za chwilę będziemy mogli ją dorosnąć. Dobra, udało się. Aspiracja wypełniona. Zdobyliśmy tą aspirację, jak super. Taka nagroda Matka Rodu. Matki rodu zapewniają premię do umiejętności, gdy przebywają w pobliżu swoich dzieci. To nam się na maksa przyda i teraz możemy coś innego wybrać, na przykład, nie wiem, udany rodowód. To myślę, że będzie dobre. O nie, wypadek na własnym ślubie! O kurczę, dobra, weź szybko pod... Ej, albo postaraj się dziecko z nim. O, to jeszcze lepiej, byśmy zostali babcią od razu. Dobra, młoda para, gratulacje zakończonego małżeństwa. Okej, lecimy, więc Róża, żegnaj, zamieszkaj z swoim nowym mężczyzną. Nawet dostaniesz od nas 10 000 simolonów, bo nas stać na to. I trafiłaś na wieś. Będziesz miała mały, wiejski domek i konia. Kazałam im się postarać o dziecko. A naszą Konwalię wyprowadzamy do jej żony. I tym sposobem pozbyliśmy się 2 simów, 2 nastolatków, naszych kochanych bliźniaczek i została nam Sintra, która lada moment będzie rodziła, Ben, który już ma 5 w szkole i może jutro już dorośnie na nastolatka i wskrzesi babcię Patryśkę, która będzie u nas wynajmowała pokój tutaj w tej wielkiej posiadłości. Bart, który właściwie już będzie miał urodziny, bo niemal wszystko potrafi, zostało mu 5% poruszania się i nasza najmłodsza Kira, którą też już możemy dorosnąć, więc co będzie się działo w następnym filmie? Dużo urodzin, poród i nowe miłości. Ale to, moi kochani, w następny czwartek na kolejnym 100 dzieci challenge. Pamiętajcie, że 100 dzieci challenge teraz w czwartki będą. Miło mi was znowu widzieć. Dzięki bardzo za oglądanie, za komentowanie. Zostawiajcie łapeczkę w górę. Pa, pa!